Jakie ja mam skarbunie w tym swoim śpiewniczku, notatniku 50-letnim. Dziś Regina Pisarek miałaby dzisiaj 83 lata, gdyby nie zginęła w wypadku samochodowym, mając 59 lat. Z zawodu była lekarzem, no a z zamiłowania śpiewała. Ta piosenka, którą dziś zaśpiewam, to chyba jedna z najpiękniejszych jej piosenek. Tak, boję się ciebie, twoich wyznań, twoich ust, twoich spojrzeń. Nie wiem, jak uciec od ciebie. Jak uciec, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wiem, wróci tęsknota. Wrócą znowu dni pełne żalu. Wiem, to będzie potem, lecz teraz by się ciebie wyrzec, już sił mi brak. Nie warto było z losem się droczyć. Kłamały oczy. Nie warto było ufać na nowo powrotom twoim i twoim słowom. Dziś żyję wspomnieniem twoich wyznań, twoich ust, twoich spojrzeń. Nie wiesz, że z twoim imieniem dziś kwiaty wiążę i niebo wiążę z twoim imieniem. Wiesz, przyszła tęsknota, niespełniona, zła, niespokojna, lecz o twych powrotach już nie chcę słyszeć, już mi siły dzisiaj brak. Nie warto było z losem się droczyć. Kłamały usta, kłamały oczy. Nie, 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 nie warto było ufać na nowo powrotom twoim i twoim słowom. Nie warto było, a przecież szkoda.